Fotografia jest narzędziem w pracy, narzędziem poznawczym, ale tak samo pisanie jest narzędziem poznawczym. To są uzupełniające się sposoby dowiadywania się o świecie. Nazywam się Filip Springer, jestem pisarzem, który używa fotografii. Książka, nad którą teraz pracuję, to jest książka o tym, jak się zmieniał krajobraz na skutek kolejnych faz rewolucji przemysłowej. Jeżdżę rzeczywiście śladami Jana Błuchaka, sprawdzając jego metodę fotografii ojczystej, czyli takiego opiewania krajobrazu, który ma cechy narodowe. Błuchak, zwłaszcza przed wojną, fotografował Leiką. Też jeżdżę z Leiką, czarno-białym Q2 monochrom. Myślenie czernią-bielą w procesie fotografowania to jest kolejny poziom tego procesu poznawczego, w który się wprowadzam w czasie jazdy. Trochę mi łatwiej wejść w głowę Błuchaka. Q2, a wcześniej Q, to są aparaty dla mnie ostatnie. One mają wszystko to, czego ja potrzebuję do pracy. W żadnym stopniu nie obciążają, co jest chyba najważniejsze, ale też nie ograniczają. Mam po prostu pod ręką takie narzędzie, które idealnie odpowiada na moje potrzeby. No wszyscy fotografowie znają Jana Błuchaka. Wszyscy myślimy na przykład o kresach obrazami, które wyprodukował Błuchak. Ja jeżdżę za nim, sprawdzam te miejsca i fotografuję je na nowo manierą takiego piktorealizmu błuchakowskiego, tylko że umieszczając w tych zdjęciach takie elementy antropocenu. Ten antropocen wyłazi w każdym momencie patrzenia na pejzaż. Fragment folii na drzewie, kapsel leżący na poboczu, linie energetyczne. Nie da się dzisiaj zrobić zdjęcia, na którym nie ma antropocenu. Nawet jak fotografujesz las, to nie jest ta sama fotografia lasu, którą robił Błuchak. To jest fotografia lasu, który jest plantacją drzew zasadzoną na potrzeby przemysłu drzewnego. Albo to jest las, który został właśnie wycięty, albo to jest las, który zostanie w domyśle zaraz wycięty. Nie ma już takiej niewinnej fotografii pejzażu dzisiaj. Każda fotografia pejzażu jest tak naprawdę fotografią antropocenu, tylko można to robić świadomie albo nieświadomie. Można by powiedzieć, że Jan Błuchak fotografował po końcu świata, bo to był rok 45, 46, świat podnosił się z gruzów. To po końcu świata dowodzi też, że żadnego końca świata nigdy nie ma, że zawsze jest jakiś świat po tej apokalipsie, która się wydarza i my się musimy w nim odnaleźć. Pisanie chyba nie jest w przypadku antropocenu sposobem zasłaniania się przed tym antropocenem, tylko jest raczej próbą zrozumienia tego antropocenu. Samo jest z fotografią. Jesteśmy w takim momencie, że musimy bardzo świadomie się odnosić do tej zmiany i szukać rozwiązań. I pisanie, i czytanie to jest sposób na radzenie sobie z tym. Literatura, wszelkie formy sztuki i twórczości mają pierwszorzędną rolę do odegrania w tych wielkich wyzwaniach ekologicznych, przed jakimi stoimy, bo tylko dzięki nim jesteśmy sobie w stanie wyobrazić nowy świat. W nim możemy sobie go opowiedzieć, a jak sobie go przekonująco opowiemy, to może w niego uwierzymy i jakoś zejdziemy z tej najgorszej trajektorii.